sam sweet, mały domek. Tu mam jeszcze swoją małą taką zajezdnię. Widzicie, to jest normalna szczepa. Tak fajnie zagospodarowana, że no sporo osób tam się zmieści. My jesteśmy w piątkę i każdy swoje łóżko będzie miał. O, nie pachnie. Oho! Piętrowy. Jedno łóżko tam, jedno tam. Klima działa. Spoko. Tu łóżeczka, fajnie. Wentylatorek chodzi, kuchnia elegancka. Kibelek, prysznic jest. Czego chcieć więcej? Ogólnie tu właśnie na tej ulicy jest kilka takich, ktoś sobie wymyślił. Ale tam też jest jakieś, wszystko są takie sweet, zobaczcie. Tam my mamy ten niebieściutki i tam są jeszcze inne. Parking cały zawalony, ale plaż jest tak szeroka, że tu nie da rady zająć, bo cała Floryda musiała zjechać. I inne stany, bo Floryda w Ameryce to jest taki właśnie wakacyjny stan. Cieplutko, woda i drineczki. Długa plaża. Piasek jest troszeczkę mokry, bo wcześniej tu padał deszcz, ale nawet jak się po nim idzie, to czuć, że taki mąkę, nie? O, tam mają ten. Czemu my nie idziemy po dywanie? Jesteśmy w Sarasocie. Zobaczcie, jaki piasek. Taka mączka. Jak taki biały do piaskownicy, jak to Kasia powiedziała. Jeszcze jest trochę mokry, bo deszcz padał w nocy. Teraz gorąco. Piękna plaża, piękna woda. Piękna kobieta! Od razu wiedziała, że to o nią chodzi. Jest około godziny 11. O 11 stracę się przedstawię taką. Każda wódka ma inny kolor. Teraz robi. To jest na czerwono, ma czerwono. Tam jest buda żółta, ma żółtą parasolkę. Jakiś ma zielona, to ale... swoją parasolkę. Sporo ludzi, ale trzeba powiedzieć, że w miarę cicho jest na plaży w porównaniu w Polsce nad Bałtykiem, tam każdy drzejapę. Tu jest cicho, fajnie, spokój, woda, super. O, jest zielona flaga. Na domu kuratywka jest opisane, jaki kolor co oznacza, się oznacza, że jest nice. Więc jak jest nice, to jest nice. O, no jest tam jasna łuna i to jest tak. Jest ten kawałek od plaży i ten kawałek będzie głębiej, głębiej, głębiej. Tu chwilę nie mamy tego, a tam dalej pójdziecie i macie wodę do pasa znowu. Spoko, tam stoją na przykład na tym jasnym, zobaczcie. Spoko, fajnie. Będę się trochę poopalać zaraz jeszcze.
I woda też czysta. To jest najpiękniejsza plaża na Florydzie. I woda chyba też, nie, niczego sobie. Kasia mówiła, że nie jest tak dużo muszelek jak u niej. Ale i tak to są muszelki, bo jak czasem najbardziej na początku jak idziecie, to się wbijają trochę w stópki. Ale tak tutaj to jest piękny piasek, gączka. Elegancko, nie ma się do czego przyczepić. Właśnie chyba mam jakoś typu, myślałam, że to jest Daniel i się drej, macham, on tak zerknął mi pewnie damy, co jest. A to nie typ. Nie wiem, że jest więcej osób, które mają takie same okulary, po prostu czarne. Chyba pomyśl. Nasze obozo blisko z namiocikiem, tym na piasek. Większość ma parasolki, tam z tyłu ktoś ma coś takiego jak my, tylko dla dwóch osób, tam też. Spoko. O, rybki, widzicie? Tam, tam. Podlecą do nogi. Bardzo dużo rybek. O, tam jak to łowica. Muszelki widać. Chciałam tylko to jest. Trochę. Dużo. I piasek jak mam. Crazy. Tak, więc się chcesz tak do domku? Nie, do świątecznie, nie? Zobacz na choinkę, na przykład taką mieć albo taką, albo takiego jałunka. O, patrz, jakie to fajne. Jesteśmy w Crackle Barrel i jest taka gierka do zabicia czasu, która polega na tym, że trzeba zbijać wszystkie klocki, kolor jest nieważny i żeby jeden został na końcu. Trzeba tak przeskakiwać, żeby się udało. Próbujemy. Okej, robimy na jakoś tak. Nie, jeszcze jest tu szansa. O, no. Próbujemy test smaku.
Ale słodka. Lemoniada to jest kawkowa, ale sam cukier. No ja, spoko, jest kwaśna. Tak przedstawia się nasz paragon za jedzonko. Właśnie zjadłam moją porcję. Porcje bardzo duże, więc na pewno się najecie. W stosunku do ceny spoko, bo nie wyszło jakoś bardzo drogo ani nic. Powiem nawet, że tańsze by to było w Norwegii. Zawsze tak, tu talerz z mięsem, ziemniaczki. Tutaj cała micha sałaty, do tego bułeczki. Jedna taka zwykła, a druga jakaś corn cake, czy jak to było? Cornbread. Spoko. Każdy do tego nie było dżemika, bo Kasia mówiła, że zazwyczaj jest dżemik, jak właśnie masełko, dżemik, to jest tak, to taka trochę sucha bułka, trochę słodka, trochę słona z masłem. No, dżemik by się tu przydał. Lemoniadka? Bardzo spoko. Jak ktoś lubi słodkie mocno, no to sam raz ja troszeczkę rozwodniłam wodą. To, co lubi. A więc podsumowując, dobre jedzonko, wszyscy chyba są zadowoleni. Polecamy.